Chcieli dobrze, a okazało się, że powołano ich nielegalnie. Tak o radnych Adrianie Machowiak i Jacku Mateckim napisał były prezydent Leszna Łukasz Borowiak w swojej pierwszej interpelacji w nowej roli radnego Rady Miejskiej Leszna. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed ponad miesiąca. Rolą opozycji jest patrzeć władzy na ręce i mieć szczególnie wyostrzoną czujność na jej poczynania. Łukasz Borowiak 9 lipca, a więc ponad miesiąc od zaistnienia zdarzenia, złożył interpelację, w której wytknął przewodniczącemu Patrykowi Józefowiczowi naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. O co chodzi? Adriana Machowiak i Jacek Matecki zostali powołani na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mieli doświadczenie w jej pracach z ubiegłej kadencji. Jednak po kwietniowych, zwycięskich dla Koalicji Obywatelskiej wyborach zasiedli w prezydium Rady. Zostali jej wiceprzewodniczącymi. Tych funkcji nie można łączyć z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Jak tłumaczył na czerwcowej sesji Jacek Matecki, w momencie zauważenia błędów radni wycofali się z prac komisji, złożyli wniosek o potrącenie diety za posiedzenie. Było to 4 czerwca, a więc ponad miesiąc przed interpelacją radnego Łukasza Borowiaka. W przypadku radnych Koalicji Obywatelskiej do błędu doszło nieświadomie i szybko został naprawiony. Zupełnie inaczej załatwili sprawę niż kolega klubowy Łukasza Borowiaka, radny Sławomir Mocek. Jacek Matecki i Adriana Machowiak nie musieli być wyciągani za uszy przez interpelacje czy dziennikarzy. Nie biegali po mediach z przekazem "nic się nie stało" i "wielkie halo". Przeprosili i oddali pieniądze za udział w posiedzeniu. Taka mała różnica postaw. Przypomnijmy, radny Sławomir Mocek z klubu Łączy Nas Leszno, dawniej PL18, podpisał listę obecności na komisji, w której nie brał udziału. Poświadczył nieprawdę, choć dobrze wiedział, że komisja się zakończyła. Wyjaśnienia złożył na skutek wezwania przez przewodniczącego Rady Miejskiej i po tym, jak upubliczniliśmy sprawę. W miejsce odwołanych radnych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołano radne Koalicji Obywatelskiej Sylwię Sadowską i Joannę Przyłudzką-Jurgę.